Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda menu w Samsungu Galaxy S4. Widzieliście już je po części w filmie dotyczącym problemu z ekranem, tym, że tutaj po prostu smużą te belki, ale zajmijmy się dzisiaj samym menu. No i tak, tym razem menu nie jest zrobione jak w poprzednich Androidach, czyli że wszystko mamy w jednym ciągu jakby i po kolei rzeczy możemy sobie wchodzić. I one są oddzielone właśnie takimi tutaj belkami, jakby tematycznymi. Teraz mamy całe ustawienia podzielone na cztery części. Wszystko, co dotyczy połączeń i jakby interakcji naszego urządzenia z innymi za pomocą wszystkich łącz. O naszym urządzeniu, czyli wyświetlacz, dźwięk, tryb ekranu, ekran blokady. Zaraz Wam dokładnie pokażę. Konta, czyli to wszystko, co jest skonfigurowane z naszym telefonem, i to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo mamy to teraz w jednym miejscu. Jeżeli mieliśmy bardzo dużo w poprzednich wersjach Androida i w wersji TouchWiza, mieliśmy dużo kont, to tą listę można było przewijać i przewijać, i to na pewno bardzo utrudniało, i w zależności od tego, ile mieliśmy tych kont, tak bardzo wydłużała się ta lista. Teraz mamy wszystko jakby w osobnym miejscu, dodatkowo jest tutaj chmura i backup. No i na końcu mamy zezwolenia do usług lokalizacji, czyli dokładnie takie menu. No i również menadżer urządzeń, czyli zarządzanie aplikacjami, baterią i pamięcią. No i tak, przejdźmy, pokażę Wam, jak wyglądają połączenia. Generalnie mamy Wi-Fi, Bluetooth, tutaj jakichś wielkich zmian nie ma. W Bluetoothie tak samo, to wszystko wygląda standardowo i identycznie jak w poprzednich częściach. Licznik danych. Tutaj jakby też się nic nie zmieniło, zliczone są dane, możemy sobie włączyć oczywiście, tutaj możemy sobie pokazać użycie Wi-Fi, możemy się przełączać między Wi-Fi a komórkowym. Tu również nic się nie zmieniło, ustawiamy sobie limity tak jak chcemy, ostrzeżenia, nieostrzeżenia i jakby wyłączenia internetu naszego. O. Tutaj że powiedzmy na 2 GB, bo tyle wynosi mój transfer. Kolejna rzecz, wszystko jest pogrupowane, jeśli chodzi o NFC, dodatkowo SBIM, czyli wysyłanie plików przez dotykanie urządzeń tyłami. To również Wam pokażę w odpowiednim czasie. Urządzenia w pobliżu, czyli wszystko to od Elena, jest również w jednym miejscu połączone. Screen mirroring to jest bardzo fajna funkcja, o której niestety jeszcze no nie mam żadnych urządzeń, żeby tutaj z nich skorzystać. Mam nadzieję, że jeżeli przyjdzie drugi Samsung Galaxy S4, to chyba można właśnie wykorzystać te dwa urządzenia do tego, żeby kopiować obraz z jednego na drugim. Oczywiście, jeżeli mamy tutaj ten kabel AllShare Cast Dongle, on się nazywa chyba, to możemy na telewizorze wrzucać sobie tę część, ten ekran. Tu mamy KIS, z którego nigdy nie korzystam. Moje urządzenie, czyli ekran blokady, tutaj też jakichś wielkich zmian nie ma. Są zmiany odnośnie widgetów, ale to Wam pokażę w osobnym filmie. Wyświetlacz. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to mamy wiele okien tutaj zaznaczone. Panel powiadomień, który jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i tutaj o nim też będzie można wspomnieć w osobnym filmie. Wygaszacz ekranu, którego jeszcze nie rozgryzłem, ale to myślę, że też będę pokazywał w osobnych filmach, bo niektórzy nie chcą oglądać wszystkiego naraz, tylko interesują ich konkretne rzeczy i w ten sposób chciałbym to robić. Standardowo czcionki, style. Tutaj ktoś pytał właśnie o podświetlanie klawiszy dotykowych. Tu możemy sobie to ustawić, czy 1,5, 6 sekund, zawsze włączone, zawsze wyłączone. Wysoka czułość dotyku to jest właśnie przy używaniu rękawiczek, ale to też przetestujemy. Zobaczymy, jak grube rękawiczki, z jakiego materiału tutaj pozwalają korzystać z tego telefonu, no ale to mamy lato, więc na razie nie musimy się tym przejmować. Połączenia to tryb blokowania, to co już było też, ja bardzo często z tego korzystam. Wiadomość alarmowa, to chcę przetestować lada dzień, bo to mnie bardzo intryguje. Tryb oszczędzania to jest typowy akcesoriat, czyli po podłączeniu jakich akcesoriów, jakie mamy, co się dzieje po prostu z telefonem. Dostępność, tutaj ułatwienie dostępu też jest jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać, bo zasługuje na uwagę. Język wprowadzenia, ruch i gesty to jest też rzecz, którą Wam opowiem dokładnie.
No i te wszystkie funkcje głosowe i związane z AirView właśnie. Oraz inteligentny ekran, czyli obracanie, przewijanie stron za pomocą oczu. To wszystko będzie. Konta, to tak jak mówiłem, tutaj mamy dodatkowo chmurę. Tutaj gdzieś Wam dam link z anotacją, bo ta chmura wygląda identycznie jak na Note drugim. Możliwość synchronizacji z Dropboxem, żeby te rzeczy zachowywać sobie na Dropboxie w razie czego. No i więcej mamy usługi lokalizacji, czyli użycie moje miejsca. Możemy sobie zdefiniować, które nas są naszymi miejscami. To jest jakby usługa od Google Now tak naprawdę. Czyli definiujemy, gdzie jest nasz dom, gdzie jest nasze biuro, gdzie pracujemy, gdzie jest nasz samochód, jak go rozpoznać. Na przykład po podłączeniu odpowiedniego audio, telefon będzie wiedział, że jesteśmy w samochodzie, jeżeli połączymy się z konkretnym zestawem audio, który na przykład tylko w samochodzie się znajduje. Dostęp do mojej lokalizacji to jest to samo co Google Now, to co powiedziałem. Bezpieczeństwo, czyli szyfrowanie danych, szyfrowanie kart, tutaj dodatkowe instalowanie aplikacji spoza Google Play. Menedżer aplikacji to również tutaj standardowo, tutaj nic nie ma. Tak jak widzicie, dostępna pamięć tylko 7 giga jeszcze zostało mi z tych 9, które jest dostępne w telefonie. 9,6 chyba tam dokładnie. Bateria, no 10% mam, to przy okazji Wam pokażę. 12,5 godziny, ekran 2,5 godziny, więc nie ma rewelacji, powiedzmy sobie szczerze. No po prostu telefonu trzeba oszczędzać, chociaż myślę, że bardzo dużo po prostu Chrome mi zjada tutaj energii i to jest też jakby przyczyna tego, że ta bateria szybciej schodzi. Pamięć, ja mam 8-gigową kartę włożoną, tak, która nie jest zbyt szybka, szczerze powiedziawszy. No i informacja o urządzeniu. Tutaj jest jedyna nowość, że możemy nazwać swoje urządzenie. To jest miły taki dodatek. I tutaj nic więcej, w razie jakby ktoś chciał zobaczyć wersję, to może Wam jeszcze tutaj podjaśnię, wersję jądra i numer wersji systemu. Więc to chyba wszystko, jeśli chodzi o to menu. Tymczasem zapraszam Was już do kolejnych filmów i no dajcie znać, co macie ochotę zobaczyć w pierwszej kolejności. Trzymajcie się, cześć!